Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Turniej w St. Louis, bardzo silne e, zawody z udziałem e, mistrza świata Magnusa Carlsena. Pretendenta do tytułu Jana Niepomniaściego. Szeroka czołówka gra w tym turnieju o wielkie pieniądze, prestiż, ale także bierze w nim udział Hans Niemann. Bardzo ciekawy zawodnik, który przekroczył już 2700 wirtualnie. Jest to młody człowiek, bodajże 20-letni, który bardzo kontrowersyjnie wypowiada się na temat swoich, swojej gry, swoich przeciwników. Można go trochę. Lubić, można też go nie lubić. Jest takim zawodnikiem, może nieco zrozumiałym, ale niektórzy tak myślą, ale też ma swoich zwolenników. Gra w szachy bardzo szybko, bardzo dobrze i kapitalny progres zrobił w swoim życiu, mianowicie w przeciągu. Teraz nie chcę trosz, nie chcę tutaj skłamać, ale w bardzo krótkim okresie czasu, około roku, chyba z 300 oczek podbił do góry. No w każdym razie, zawodnik, który jest bardzo, bardzo niebezpieczny Piękna partia pomiędzy Magnusem Carlsenem A właśnie Hansen Nimanem Zapraszam serdecznie Magnus rozpoczął ruchem D4 Niman skoczek F6 C4 E6 To jest bodajże chyba pierwsza partia klasyczna Pomiędzy tymi zawodnikami Skoczek na C3 i goniec B4 Obrona Niemcowicza, e, debiut bardzo popularny, oczywiście, i Magnus, jak to w swoim stylu, próbuje różnych ścieżek, i gra posunięcie G3. Ten ruch, oczywiście, jest całkiem normalny, jeszcze. E, tutaj nastąpiła Roszada, goniec G2, posunięcie D5, walka o centrum e, i tutaj posunięcie A3. No, właśnie w stylu Magnusa. Ten ruch e, wydaje się taki troszeczkę nie do końca poprawny według e, oceny silnika, no ale mistrz świata, oczywiście, rządzi się swoimi prawami i woli, czasami, Zagrać troszeczkę niedokładnie, żeby może wybić przeciwnika z rytmu i zaufać swojej sile gry. Tutaj czarne po prostu wybiły na C3, e, wybicie na C3 i Niman wybił pionka na C4. Właśnie o to chodzi, że ten pionek jest zbity. Goniec wprawdzie się wydłużył, ale trzeba to też udowodnić. Co robi Magnus? Magnus, Magnus gra z skoczkiem na F3. Posunięcie C5, Roszada ze strony białych, Niman wybija na D4 i Magnus wybija hetmanem. No Pozycja się bardzo zaczyna upraszczać, przechodzi powoli do końcówki, ale trzeba pamiętać, że nie możemy tak ślepo też wymieniać sobie figur na D4, znaczy wymieniać hetmanów, aczkolwiek nie, był to, nie byłby to najgorszy ruch, ale ludzkie podejście, i tutaj bardzo fajnie zagrał Niman, bardzo mi się podoba, wyprowadził szybko skoczka. Wybicie na D8 jest jak najbardziej korzystne czarnymi, bo wieża by wybiła i ta wieża by sobie świetnie działała z tempem. Poza tym, pionek na C4 byłby świetnie broniony przez skoczka na A5 w późniejszym e, wariancie. No więc Hetmana za bardzo wymienić nie wolno. Magnus o tym wie i wybił pionka. No i teraz e, powstała sytuacja, gdzie w pionkach jest porówno, ale struktura białych jest nieco mniej przyjemna z uwagi na te pionki C3 i A3. W końcówce może być z tym problem. Nieman gra E5, bardzo dobry ruch. Zobaczcie, że skoczek jest ograniczony. Poza tym też Goniec ma tutaj świetną furtkę. Goniec zagrywa na G5, posunięcie H6 od razu, a Magnus wtrąca wieża na D1 atakując Hetmana. Na co Nieman też nie odchodzi Hetmanem, co jest ciekawe. I kolejny raz wtrącenie goniec na E6. No, festiwal poświęceń, przepraszam, festiwal wtrąceń można powiedzieć w tym momencie, ale to jest bardzo proste liczenie. Tutaj Magnus po prostu postanowił wymienić hetmany, Goniec zbił na C4, wieża na A8, wieża wybiła na A8, goniec na F6 i G na F6. Co ciekawe, Mistrz Świata poszedł na tę końcówkę, pewnie myśląc, że jest w stanie tutaj przeciwnika swoją siłą gry załatwić. Ciężko stwierdzić, co on miał w głowie, jakie tutaj były jego obliczenia, ale obiektywnie patrząc, to znaczy komputer oczywiście, silnik podpowiada ocenę pozycji, to czarne mają nieco przyjemniejszą końcówkę. Mimo, że te pionki po, na, skrzydle het, na skrzydle królewskim są rozbite, to one nie są. Nie jest w stanie białe je zaatakować w sposób prosty. A pionek C3 jest słabością, na, które, na którą trzeba tutaj się nastawić. No, król F1 przede wszystkim trzeba stracić tempo żeby nie stracić pionka, prosta rzecz. Na co ma po prostu wieża na d8 i król e1 król e, idzie sobie tutaj powiedzmy do centrum, ale ważne jest to, żeby zagrać wieżą i e, spróbować ją wymienić. Skoczek na a5 ze strony Amerykanina, e, wieża na d1, wieża c8 bardzo dobre podejście. E, w tej sytuacji oczywiście jak wieża by wybiła tutaj na D1 i król by wybił. Pozycja byłaby nieco lepsza i tak czarnymi, ale myślę, że tutaj większe szanse na remis miałyby białe w tej, w tej sytuacji. Niman bardzo odważnie nie wymienia wiesz. On jest bardzo pewnym siebie zawodnikiem. Pokazuje to właśnie w swoich też wywiadach, które udziela. I to może... Też, że tak powiem, działać na jego korzyść. Skoczek zagrał tutaj na D2 i Goniec na E6. No wydawać by się mogło, że to są proste szachy, że to sobie panowie grają, przedstawiają te figury, ale wierzcie mi, że to nie jest takie łatwe podczas partii. To tutaj bardzo długo trzeba się zastanawiać nad planami i nad posunięciami. Co zrobił Magnus? Magnus teraz tak trochę... Zagrywa, stara się włączyć swoje figury do gry C4. To jest posunięcie, które. No, te białe po prostu oddają pionka. Oddają pionka. To jest taki częsty myk arcymistrzów, że oni szukają takiej aktywnej obrony. No bo czy Magnus zagrałby wierzą na C1 pasywnie bronił pionka? No właśnie nie sądzę. Ten ruch. Nie byłby taki zły tak naprawdę, no bo pion to pion, ale tutaj właśnie Mistrz Świata stara się aktywnością poszukać jakiejś dobrej opcji. No i gra C4, w tej sytuacji goniec zbił na C4, to jest ważne, Skoczek musi bronić cały czas pionka na B7. Skoczek tutaj wybił i wieża wybiła. No Mamy piękną końcówkę, piękną walkę. Goniec teoretycznie powinien być silniejszy w takich końcówkach z wieżą, ale jest pionek więcej po stronie czarnych, To jest bardzo zaskakujące. Szach nastąpił, król G7 i goniec zagrał na D5. Tutaj widzimy, że białe przejmują małą taką, starają się przejąć kontrolę nad punktami F7 i B7. Generalnie F7 jest słabym punktem, więc jak wieża zagra na D7, no to robi się tu już bardzo nieciekawie, ale czarne na szczęście mają wieża C7 i tu jest piękna y, obrona ze strony właśnie. Właśnie czarnych. Wieża A8 i posunięcie A6. Chodzi o to, żeby tylko tego pionka przesunąć do góry, i wieża zagrywa na B8. Pilnując pionka B7. No, pozycja jest, żeby zrealizować to czarnymi, to jest naprawdę trudna sztuka. Nie jest to prosta, żeby grać taką końcówkę na wygraną mimo wszystko, szczególnie jak po drugiej stronie siedzi Magnus Carlsen. W tej sytuacji czarne jednak próbują i grają po F5. Ruch jak najbardziej logiczny, dlatego że wprowadzamy króla do centrum, bo rzecz jest prosta. Wieża zagrywa na E8. Pamiętajmy właśnie, że białe też muszą grać figurami. No, i posunięcie E4, na co Magnus Carlsen odpowiedział ruchem G4. No, to posunięcie pokazuje, że białe tutaj cały czas walczą i chcą rozbić tą strukturę, bo co innego, jakby na przykład pionek za 7 był na polu G6, no to tutaj by się to wszystko przytrzymało, ale w tej sytuacji, no to właśnie widzimy, że tutaj te rozbicie pionków jest jednak możliwe, ale Niman. Gra najlepiej tutaj w tej sytuacji. Znaczy, gra, gra według oceny silnika pierwszą linię, wieża C5, wtrącenie. Najpierw stara się tego gońca stąd wyrzucić. Goniec na A2. I co ciekawe, w tej sytuacji tutaj wieża C2 można było zagrać i próbować dalej męczyć tego gońca i starać się zbić tego pialka z takim planem. Ale czarne zagrały równie ciekawie. Skoczek C4 no właśnie, bardzo jestem ciekawy czy w tej sytuacji po tutaj gońca zaskoczka, tak nie było, ale jeżeli by tak nastąpiło, to czy ta końcówka jest wygrana czarnymi, bardzo prawdopodobne tutaj po wybiciu teraz na F5 bierze zagrałaby na A4 i prawdopodobnie tutaj czarne wygrywają no wygrywają, no bo ten pionek jest do wzięcia, pionek B5 idzie dwa wolne pionki Gwarantowałyby tutaj wygraną czarnymi, więc, no powiem szczerze, ta pewność siebie tego amerykańskiego gracza jest porywająca. Zresztą, Magnus też jest oczywiście pewny siebie, ale tutaj można powiedzieć, że czarne grają bez żadnej presji, kompletnie. Posunięcie A4 ze strony białych i skoczek D6. No, powiem szczerze, ten skoczek tutaj stoi rewelacyjnie. Dlaczego? broni na f5, broni na f7 broni na b7, atakuje wieżę ośmiornica tutaj słuchajcie, zagrała na d6 i kapitalnie sobie działa no Magnus zagrywa oczywiście wieżą na e7 żeby wzmocnić tutaj atak przede wszystkim też na pionka f7 i goniec widzimy celuje no próbują coś tutaj białe robić, trzeba coś grać a Niman w swoim stylu tutaj zagrywa Bicie na G4. W swoim stylu mówię, że robi to dosyć pewnie i szybko. Tutaj można byłoby też spróbować zagrać wieżą na C2 cały czas w tym momencie i męczyć tego gońca. Cały czas męczyć gońca i spróbować dorwać się do piolka A4. No ale zagrał swoje. Po prostu wziął piolka. Wieża D7. Widzimy skoczek jest atakowany, i teraz czarne zagrywają kapitalne posunięcie. Dam wam, chwil, dam wam chwilę, przepraszam, na zastanowienie się, jeżeli macie ochotę pogłówkować, jak tu w, te, w końcówce ładnie zagrać z pięknym motywem. E, można zatrzymać sobie na chwilę materiał. Otóż to posunięcie czarnymi to rewelacyjny ruch E3. Wspaniały ruch, wspaniały, wspaniały. O co chodzi? Grozi mat na C1, to jest pierwsza groźba zbić skoczka. Niestety nie wolno. Dlaczego? Ten ruch absolutnie już by przegrał, dlatego że gramy wieżą na C1 i po zasłonięciu się wieżą na D1 po prostu zbijamy wieżę, król zbija i pionek zbija na F2 z dorobieniem hetmana na F1. No pięknie by się to mogło zakończyć. Oczywiście, Magnus to wszystko widział, więc zagrał praktycznie od ręki, nie licząc, znaczy licząc wcześniej sobie wariant. Wybił na E3 i skoczek. Zagrał na 4. Zobaczcie, jaka aktywność figur tutaj jest istotna w tym momencie. Kto by pomyślał, że czarne zagrają skoczkiem, oddadzą tego pionka, oddadzą tego pionka? Teoretycznie, oczywiście, bo nie można tego zrobić od razu. Ale jest konkretna groźba. Jest znowu groźba y, teoretycznie mata na C1. Wprawdzie wieża się jeszcze zasłania. Ale jednak groźby są okropne. W tej sytuacji król zagrał na F1, żeby mieć swobodę tutaj ucieczki. Wieża dała szacha. Król G2. I wieża C2. Zobaczcie, aktywność za aktywność. Mi się to bardzo podoba. Tutaj w ogóle czarne nie zważają na to, że może być bicie pionka na przykład na F7. W ogóle bicie wieżą na F7 nie jest do końca takie super, dlatego że król zagrywa, się przykleja dalej do wieży, a jest atakowany goniec. To jest takie bardzo niebezpieczne. Dlatego Magnus zbił najpierw gońcem, żeby mieć odejście gońcem z szachem ewentualnie. Na co białe, przepraszam, na co czarne zbijają na E2? Król g1, Niemann dał szacha, król g2 i znowu dał szacha, sprawdzając po prostu Magnusa. Zobaczcie, że czarne tutaj mogą dać cały czas wiecznego szacha i spróbować wygrać. Bo jeżeli król na przykład wyodszedł na f1, to jest wieża f2 i tutaj odbijamy gońce na f7, więc w ten sposób grać nie wolno. Po król g1, król zagrał na f6, bardzo ładny ruch, schodzi tutaj z ataku i król przede wszystkim idzie do centrum. Goniec zagrywa na d5, wątpliwej jakości posunięcie. Jak sobie tutaj radzą czarne? Otóż trzeba zrobić związanie. Wieża d2 bardzo ładny ruch. Wieża dała teraz szacha na f7, król na g6, bardzo dobre posunięcie i dlatego, że cały czas przyklejamy się do wieży, to jest bardzo ważny moment. I wieża zagrywa na d7. Tutaj, tutaj Amerykanin troszeczkę się zastanowił nad pozycją. Przeliczył sobie oczywiście wariant pewnie do samego końca e, i zagrał najlepsze posunięcie. Skoczek na G5. Kapitalny ruch. E, bardzo zresztą też sprytny. Tutaj e, Magnus nie ma za dużego wyboru za bardzo, jak zagrać, tak jak w partii, czyli goniec F7. I okazuje się, że wisi wieża. Ale nie do końca. E, tutaj e, czarne zagrały. Królem na f5. Dokładniejsze byłoby zagranie królem na f6. Pokażę dlaczego. Po tym ruchu i po wybiciu wieży, oczywiście już pewnie dostrzegamy skoczek na f3, król f2, skoczek bije d2. I okazuje się, że król f6 byłoby pewnie dokładniejsze z uwagi na to, że atakujemy od razu gońca. Ten goniec musi gdzieś się poruszyć, na przykład na d5, i zagralibyśmy b5. Po wymianach mielibyśmy wolnego pionka. Swobodniejsza gra czarnej. Mistr... Zresztą bez ryzyka, swobodnie i myślę, że to jest kompletnie wygrana czarnymi. Jednak Niman zagrał królem na F5, ale to też jest posunięcie jak najbardziej ok, Chociaż król F6 jest dokładniejsze. Wieża zbiła na D2, forsowny wariant poszedł. Król F3, skoczek F3. Król, przepraszam, poszedł na G2, nie na F2. Zbicie nastąpiło na d2 e, i posunięcie a5. To jest ruch e, też bardzo ważny białymi, dlatego że zatrzymuje te dwa pionki i goniec teoretycznie ma szansę te pionki zbić. E, co zagrały czarne? Czarne zagrały najlepiej w partii król e5. Nie wpuszczając gońca na D5, bardzo mądra decyzja. Zresztą też widać, że tutaj Niman jest w dobrej formie i po prostu dobrze liczy warianty. Król zagrał na G3, na co skoczek F1 i co ciekawe, w tej sytuacji król zagrał na F2. Jeżeli król zbiłby pionka na G4, to tutaj wygrana jest bardzo prosta, dlatego że zbijamy sobie pionka na. H2. Król zagrałby na G3, skoczek znowu na F1 z atakiem, i skoczek sobie tutaj spokojnie odchodzi. Bardzo łatwo przemanewrować skoczka i dorwać się do tego pionka. Ważne jest to, że trygoniec nie może też no, tego pionka B7 zdobyć, tak naprawdę. Pionek oddalony jest groźniejszy, ten jest zatrzymany. To, jest, to byłaby kompletnie wygrana pozycja. Czarnymi, jednak Magnus stara się w swoim stylu zamieszać jeszcze na samym końcu i gra królem na F2. Skoczek jednak zbija. I posunięcie E4. No, ciekawy ruch, oczywiście. Widzimy tutaj, Magnus próbuje za wszelką cenę dobrać się do pionka B7, dlatego też gra ten ruch E4, oddając tego piona. No, na co Niman? bardzo dobrze zbija po prostu pionka. I zobaczcie, tu są dwa wolne piony. Goniec zagrywa na E6. Król F4, bronimy pionka i goniec C8. Trzeba było teraz bardzo doliczyć, czy skoczek zdąży zbić pionkę. Wszystko się zgadza. Skoczek F3, goniec B7, skoczek E5, goniec bije na A6, skoczek C6 i okazuje się, że ten pionek jest do wzięcia. Goniec b7, skoczek i goniec c4. Można byłoby y, też zauważyć, że goniec bardzo dobrze pilnuje i tego skoczka, skoczek nie może stąd wyjść, ale to czarne są tutaj w grze i grają pionkiem na h5. Goniec zagrał na f7 na pionka h4, goniec na d5 i król e5. W w tej sytuacji Magnus Carlsen poddał partię. Moi drodzy, wielka niespodzianka, niesamowita sprawa dla tego młodego człowieka. E, chodzi o to też tutaj, e, że goniec musi uciekać i e, skoczek stąd spokojnie sobie wyjdzie, dojdzie do, e, do piolków, król podejdzie i realizacja jest już tutaj banalna, z koczkiem i dwoma piolkami. E, niesamowita partia, taka można powiedzieć też z wielką łatwością tutaj zagrał e, Hans Nieman e, Bardzo dobrze się na, na to patrzyło. No, i powiem szczerze, że jest tutaj takim czarnym koniem tego turnieju. Zobaczymy, jak się to potoczy. To, to dalej potoczy. Będziemy śledzić ten turniej. Dzięki serdecznie za uwagę. Piście w komentarzach, proszę, co sądzicie o tym zawodniku, jeżeli już go trochę kojarzycie. A jeżeli nie, to warto na pewno go śledzić. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.